W dzisiejszym fascynującym odcinku razem z Flotarem zostaniemy zmniejszeni do rozmiaru myszy i przeniesiemy się do kawałka sera, w którym mieszka wielki szczur. A naszym zadaniem będzie znaleźć wszystkie klucze, otworzyć wyjście i wydostać się z tego przerażającego miejsca. Ale zanim to zrobimy, obowiązkowo zostawcie pod tym odcinkiem 3000 serowych łapek w górę. A także napiszcie w komentarzu hashtag ser, aby zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Flotar, w wyniku niestety bardzo niefortunnego eksperymentu zostaliśmy zmniejszeni i będziemy teraz w serze, w kawałku sera. Co? Naprawdę? Tak, naprawdę. Naprawdę okay. Będziemy w kawałku sera. I mam wrażenie, że tutaj został zmniejszony również ciekawy przeciwnik, więc za chwilę go pewnie zobaczymy. Tylko na razie dobra. Kliknijmy chyba musimy na ser kliknąć? Tak, musimy kliknąć 30 razy na ser. Aha, z niewiadomych dobra, przyczyn. Dobra. Ja już ci... Byk. Opened. O, jesteśmy. Już... Powiem ci, że ja wcześniej nie zwróciłem uwagi, rzeczywiście tu jest ser wszędzie. Wszędzie jest ser. Zamknęło się za nami. Zamknęło się. Ja chcę wyjść, ja już mam dość. Nie wracaj, chodź, idziemy. Dobra. Wiesz co, ja chyba sobie włączę na tryb pierwszoosobowy na chwilę. O, no, ja też będę grał na pierwszoosobowym. Oj, to było safe zone, tu gdzie jesteśmy. Czyli byliśmy w bezpiecznej części serowego... On tam jest! Ej, to słuchaj, Edmiros, zrobimy tak. Ja sobie tutaj posiedzę, popatrzę na ten ser, a ty pojemy ser. Ty pójdziesz tam rozwiązać tą zagadkę. No, ale nie wiem, czy to będzie zagadka, ja nic nie wiem. Musimy pójść i zobaczyć. Przekonać się. Dobra. No, on cały czas nas śledzi. Patrz, może ekstra... sobie kupić życie. A to jest zielony ser, jakiś pleśniowy, ja takich nie lubię. Nie chcę pyszny tego. Pyszny jest. Za 28 robów. Ten ser, ja jestem pewien. No dobra, niech będzie, kupuję. Kupuję ser, kupuję. Zgniły zielony ser, proszę bardzo, 28 robux. Mam dodatkowe życie, świetnie. Ej, zobacz, tu jest drugie wyjście z tego. Jakie drugie? Aha, faktycznie. Dobra, musimy tam iść, Szybko. Idzie. Tu coś jest, jakiś kabel. Tak, idę. Tak. A tu się nie da wejść. Czyli kabel musimy przełożyć. Czemu w ogóle ktoś w serze umieścił kabel? Drzwi. Przejście. Czyli klucz. Gdzie jest klucz? Musimy znaleźć klucz. Czerwony klucz w serze, tak. Tak. Całkowicie normalny horror. O, żółty ser. 1/9. Musimy znaleźć 9 kawałków sera. Tak. I pewnie tu się otworzą drzwi z kluczem. Takie mam wrażenie. Dobra, to lecimy. Słyszę. Oj. Tak. Ale on jest szybki. No, wielki szczur nas goni. Wydaje mi się, że tutaj jesteśmy bezpieczni w tym małym pomieszczeniu. Nie wiem, nie mam pewności, to jest ser. Ja nie nazwałbym tego nawet pomieszczeniem, skoro to jest ser. No i ślepy zaułek. No i przyszedł. No i przyszedł. No i co teraz? Uciekaj, Flotar. Uciekaj, bo cię zje. Dobra, spokojnie. Chodzę. On nie może wejść. No widzę. Do przejścia. Wiem, ale goni mnie teraz. Oj. To musi się ukryć. Dobra, spadam. O, znalazłem drugi serek, biorę. Dobra. Not bad. Mam ser. Zielony klucz znalazłem. A zielony klucz tu jest potrzebny. Czekaj, bo ja wyszedłem z tego miejsca. Jak? Co jest? Wiesz co, wydaje mi się, że... Bo tutaj jest zielony klucz potrzebny. To dobra, wyszedłem w górę i to jest jakby piwnica jakaś. Dziwne, bardzo dziwne. Idę z tobą, idę do ciebie z tym, z kluczem. I tu jest zielony klucz. Dobra, to otwieram. Dobra, oby tutaj nic nie było złego. O. Ej, wiesz jaki jest problem? Że nie możesz przejść. Nie mogę przejść, tylko ty możesz tam przejść. No to nie możemy się rozdzielać, bo no jedna osoba może mieć. Dobra, idę zobaczyć co tam jest. To ja może pójdę po ten klucz? Przeszedłem. Okej, to ty tam idź, Guess the 4-digit code. Jestem w jakimś horrorze, co jest grane? Ta gra jest nienormalna. Mam tak, zgadnij czterocyfrowy kod i mam liczby, 2, 4, 8, 3. No dobra, wpiszę, 2, za pierwszym 4, razem. 8, 3. Nie działa. Udało się? A nie, wiesz co, dobra, bo muszę, miałem klucz w ręku i nie klikałem, dobra. Aha, dobra. 2, 4, 8, 3, tak jak są podane. Zły kod. No to... 4, 2, 8, 3. Albo by pójdziesz szukać. 3, 8, 4, 2. Tak! Po prostu. 3, 8, 4, 2? 3, 8, 4, 2. Przeszedłem. Dobra. To idź tam dalej. Problem jest, że to miejsce wygląda bardzo źle. Kurde, jak ja tylko wychodzę z mojego bezpiecznego miejsca, to ten szczur od razu czeka na mnie. No, takie jest jego zadanie. A ja jestem w pomieszczeniu, gdzie są lampy na podłodze, też pomniejszone.
Okej. Dziwne przejście. Dobra, idę. Nie wiem dokąd. To jest bardziej rozbudowana gra niż mi się wydawało, naprawdę. Dobra. Jestem lekko przerażony. W tym miejscu jest czerwony klucz. O, a tutaj kolejny jest czerwony klucz. Aha. Ma to świetnie. Mam czerwony klucz i mam kolejny serek. Jak kliknąłem na serek, to mnie gdzieś teleportowało. A może ciebie teleportowało tutaj na początek? Nie, jestem na górze i tam jest niebieski klucz. Co? I tam się nie dało wskoczyć. Spadłem. Oj. Tak, spadłem i jestem teraz tu, gdzie ty. O, dobra, czyli ty byłeś... Przy gdzieś... safe zone. Tak, byłem gdzieś na górze jakby. Otwieram, a w zasadzie to przechodzę. No, przy... Ach, ja też... A tu nic nie ma. Nie ma nic? Nie, no jest deska. Kładka! Kładka, a po co nam kładka? Kładka. Kładka jest nam potrzebna, żeby przejść górą. Okej, okay, musisz iść ze mną teraz. Musisz dobra, iść ze mną. Dobra. Nie mam pojęcia, czy idę w dobrym kierunku, ale... No i tylko ja nie przejdę przez te zielone drzwi, pamiętaj o tym. No wiem, dlatego chcę cię zaprowadzić do zielonego... Uciekaj! Żyj! Dobra, to nie żyje. Au, au! Zginąłem. I kosztuje robuxy? Nie, ale muszę kliknąć znowu w serek. Okej. I mogę wejść na mapę, więc jakby te życie nic nie daje. Aha. Ale straciłem wszystkie itemy, okej? Okay? Lecę na górę, lecę na górę. Oj, tu nie byłem. Nie byłem tu? Nie byłem tutaj. Ej, tak, to, nie ja byłem tutaj. Na respa. To jest kolejny serek ukryty no, i niebieskie drzwi. Okej. 5 na 9 mam. Okay. No dobra, czyli wszystko musimy po kolei zrobić i nie dać się złapać. No. Oj. To będzie i tu są jeszcze szare trudne. Drzwi. Szare drzwi? Ale te tak. Szare drzwi to chyba trzeba serem odblokować? Nie, mówimy o innych. Kudeczką trzeba. A, kudeczka. Siema! Au! 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 Dobra. Au! Użyłem ekstra życia! Przeżyłem tylko dzięki temu. Siema. Mam tu musimy kurczę. Wejść, chodź. Okej. Okay. Mam czarny ekran, tak ma być? Ja też, tak. I tu jest czerwony klucz. I mnie teleportowało do kolejnego serka i do obbi jakiegoś. Dobra, przeszedłem i... Uwaga, kliknąłem, 6 na 9 mamy serków. Okej, okay. No bo dziwne. Tu chodzi o to, żeby znaleźć te wszystkie serki, nie? Tak, czyli tak, no. Potrzebujesz kładki i niebieskiego klucza i tam pewnie będą ostatnie serki. No, niebieski, jak... żeby zdobyć niebieski klucz, potrzebujemy kładki. No, o nie pamiętam, gdzie ona była, a za czerwonymi drzwiami. Tutaj uważaj i po prawej dobra, stronie. Czerwone wchodzę, mam kładkę. Dobra. I teraz muszę pójść do zielonych drzwi. To tu. Tak? Tak. Dobra, to ty mnie zaprowadź, ja spróbuję przejść. I tutaj. I tu są, dobra. I teraz mam kładkę, więc jak przejdę cały ten labirynt, to będę mógł zdobyć niebieski klucz. A ja już poszukam niebieskich drzwi może. Niebieskie drzwi były gdzieś na górze. O, jestem przy kładce, board. Dobra. O, położyłem, przechodzę. I niebieski klucz? Mam. Niebieskie drzwi gdzieś były, ale kurczę, nie pamiętam, gdzie one były. Niebieskie drzwi, no właśnie gdzieś ja też wysoko, próbuję... gdzieś trzeba było wejść, przy zielonych chyba. Zielonych. No. Dobra, zaraz zobaczę. Bo niestety się wywaliłem po raz kolejny. O nie, idzie tu. Nie. Zginę. Ciekam. Ale Miros, nie możesz. Przykro mi. Jest blisko, bardzo blisko. Ślepy zaułek. O. Okej, okay, oszukałem go trochę. Dobra, idzie za mną. Oj. To ma być łatwy horrorek na 5 minut. No. I tu będzie zielony klucz. Tak. Jest. Dobra. I wchodzisz tam na górę i niebieskie. Wchodzę na górę. Aha. Może ser znajdziesz tam. To jest w sumie... to jest jakieś przejście. What? Okej, okay. To nieważne. Nie, tam w prawo musisz skręcić. Luki. Masz? Nie. Tak, są drzwi, ale tam się... A, dobra. W prawo musisz skręcić. Tak, muszę skręcić w prawo. To są jeszcze szare drzwi. Oh my god. Kurde, ile kluczy. No. Dobra, mam już sposób na szczura. Mam kolejny serek. Okej. Okay. Wyłączyłem jakiś guzik. A usłyszałem coś właśnie. Pewnie barierę na dole wyłączyłem, bo to po kablu szło. Idę. Bariera. Dobra, to idź. Tylko uważaj, bo zeskoczysz obok szczura. Tak, właśnie jestem bardzo blisko. Ale spokojnie, ja się z nim bawię, to mamy taką zabawę. Jednak woli mnie. Nie za tobą? Tak, bardzo natraciłem życia. Kabel szedł tędy i tutaj. O, jest coraz bliżej. Ej, nie wyłączyła się ta bariera. No. Ja nacisnąłem i się nie wyłączyło. Dziwne. Ale coś słyszałem, coś się przełączyło, był taki przycisk. Tak, ja po tym kablu poszedłem i... No się nie wyłączyła taka szyba. Albo źle nacisnąłem. Albo to jest tylko może na jakiś czas? O nie, no gdyby to miało być jeszcze na czas.
Możliwe. 30. Jak nacisnę? O, jest, otworzyło się. Tak, no to jest na 30 sekund tylko. Więc ja dobra. Po kablu muszę szybko tam pobiec. Dobra, i biegnę, mam serek, biegnę. Mam serek. Dobra. Czekam na ciebie tutaj. A szczurek jest tam? Nie, właśnie nie ma go. Ja go słyszę. Au, au. No, nie. Zagrodził mi drogę. Siema. Jeszcze to tu? To tu? No tak, tam przejście. Dobra. Okej, okay, żyję. Jest przejście? Przeszedłem. Okej, okay, mam serek. Masz serek? Mam. 8 na 9. No, ale są jeszcze te szare drzwi. O! Trzeba było tam zostać. Tam się otworzyło przejście na dół. O kurde. Portal. No. A ty... No przeszedłem za szybko i to się zamknęło, a powinien spaść tam na dół chyba. Okej, okay, dobra. I włączam na 30 sekund. Ej, czekaj. Jeszcze a nie jesteś włączaj. Tam? Jeszcze nie włączaj, jeszcze no. Nie włączaj, bo chcę odciągnąć szczura, okay. Żebyś sobie na spokojnie mógł przebiec. Dobra. Muszę znaleźć jakąś tą... O, idzie? Jest dobra, idzie za mną. I szukam jakiegoś safe zone'a takiego. Dobra, YOLO, biegnę. Tak? Dobra. Tak, co złego może się stać? No, ja wiem. Ja wiem, co się złego może stać. O, uważaj, Admiro, on tutaj. On tam był. Co teraz? Dobra. Tak, no, on tu jest. No ja tam muszę przejść. No właśnie dlatego chciałem go, wiesz, odciągnąć w jakieś takie inne miejsce. No, dobra, ale może jest jakaś inna droga. Na pewno jest inna droga. Tędy, tak. Tylko czy zdążysz? No, nie, wpadłem na niego i zginąłem. Czyli straciłeś wszystkie itemy? No. Ja, dobra. Ale potrzebujemy tylko wejść na górę, tam gdzie jest zielony klucz, nacisnąć guzik i przejść. Dobra. Więc dobra, jakby dobra. To nie kosztuje nas żadnych itemów, bo wszystko już mamy. Nie, potrzebujemy niebieskiego klucza, żeby tam się dostać. No właśnie, a żeby i nacisnąć mieć guzik. Niebieski klucz. A serek tu jest. Płatki. 9 na 9. Masz? Tak. Czemu tam był serek? What? Czyli możemy uciec już. Chyba tak. Tak, nie tak, wiem, jak bo to się tam stało. Było 9 na 9, nie wiem. A może wiesz co, może jak ja tam poszedłem, to się otworzyło to. Dobra, gdzie były te drzwi? Właśnie ja wiem, gdzie one są, nawet jestem przy nich. Aha. A ja mam szczurka na tym. Goni, ja mam goni. 5 na 9, czyli Armiros, ty będziesz mógł uciec chyba. A, użyłem ekstra życia. Goni. Tak, ja wam może wyjdę po ciebie? No nie wiem. Admiros! Jest tuż za mną! Jest tuż za mną! Goni! Dobra, safe spot, siema! Uciekaj! Dobra, tu. Ojej, tu. Siema. Tu jest, tutaj? Tu, no, w przejście. I tutaj masz wyjście. To jest na pewno wyjście? No, nie wiem, ja mam to zablokowane. Trzy kropki. Trzy kropki. This is the end! Udało się! Przepraszam, że cię zostawiłem w serku, ale... Udało się, wydostałem się. Now you can escape, to chyba nie koniec. To nie koniec! Nie koniec? To nie koniec! Jestem na ulicy, Flotar. Idę ulicą. Okej. Nie mam pojęcia, gdzie jestem, ale idę ulicą. I uciekam. Nie wiem przed czym. No, na pewno... Jest! Uciekłeś? Nie. Był szczurek na środku ulicy ogromny i mnie zraszował i zjumpskerował trochę. I było, jest disconnected, koniec.